Hej wszystkim, z tej strony Jaju. Na początku może wspomnę, abyście zasubskrybowali ten kanał oraz kliknęli w dzwoneczek, aby pozostać z informacjami na bieżąco. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co może skrywać się wewnątrz meteorytu. Otóż kilka godzin temu użytkownik Fortnite Leaks, do którego link znajdziecie w opisie, dał informację o tym, iż szukając w plikach gry zadań na następny tydzień, natrafił na plik, który był opisany jako zadania na tydzień 10. Jak możecie wiedzieć, sezon 4 ma właśnie 10 tygodni, a to oznacza, że wydarzy się w nim coś, co zakończy ten sezon. Otóż wśród zadań na tydzień 10 gracz natrafił na zadanie, które po przetłumaczeniu brzmi zabij Gigoka, czy jak to się tam czyta. Jak mogliście się tutaj domyśleć, najprawdopodobniej dowiedzieliśmy się, że w meteorze, który znajduje się w miejscu starego, stęchłego składu, znajduje się jakiś potwór. Po przetłumaczeniu tej nazwy z języka tureckiego na angielski otrzymujemy wyraz Sky, co może świadczyć o tym, że sam boss będzie mógł latać. Z jednej strony cieszę się, ponieważ najprawdopodobniej odkryliśmy tajemnicę z sezonu 4, jednakże ja sam wolałbym uniknąć tego spoilera. Jak myślicie, czy może to być prawdą? A może twórcy tak naprawdę umieścili fałszywe pliki, aby z nami poigrać? Jeżeli znajdę jakiekolwiek informacje właśnie o tym potworze, to natychmiast wstawię dla Was odcinek. Ja tymczasem życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!